Moi drodzy, będę miał nowe biurko. I tu, tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i to jest z Ikei, i my to będziemy składać. Przy okazji zrobiłem trochę porządek. No, to jest stan przed, a zaraz wam pokażę stan po. Moi drodzy, jakiś geniusz w Szwecji wymyślił, że będą tak oszczędni, że to się będzie zaginało jak jakieś kurwa modele czołgów. No i oczywiście wszystkie trzy szuflady po 20 godzinach montowania zagięliśmy tak na dole, że to mamy do wewnątrz, a miało być wygięte do zewnątrz. Wskutek czego wszystkie teraz szuflady rozbieramy i skręcamy od nowa. Pozdrawiam. Moi drodzy, stwierdzam, że szafeczka naciulstwa jest skończona. Mogło to pójść szybciej, ale dobrze, że jest. Moi drodzy, z tym koniec. Zapamiętajcie te biurko, bo to generalnie koniec jego służby. Bierzemy się za składanie nowego i temu już dziękujemy. Było spoko. Patrzcie, tu przed chwilą jeszcze było biurko i uwieczniam tą przestrzeń dla całego świata, bo możecie już tego nigdy nie ujrzeć najprawdopodobniej. A to kiedyś będzie moje biurko, mam nadzieję, prawdopodobnie. No, to z dumą stwierdzam, że jest. Ale kręgosłup mi pękł. Moi drodzy, nie wierzę w sumie, ale pasuje to tak idealnie pięknie. Wszystko weszło dosłownie jak mierzone, aż pokażę z dalszej perspektywy, bo to coś niesamowitego. Patrzcie, kąt pięknie wlazł, drukarka, półka. Mam tyle placu, że mogę się pod tym stołem chować, jak Rusy przyjdą, albo na tym stole się kłaść i spać pijany na przykład. Cudo. Łapka do góry za piękność. To jest trochę brzydkie, bo mi się wódka wylała. No, tyle.